20 listopada 2013 roku odbyło się śniadanie prasowe. Na spotkaniu przybliżono aktualną sytuację w Grupie Azoty, Zakładach Azotowych Puławy S.A. Przedstawiono plany inwestycyjne spółki w najbliższych latach. Podjęto temat bieżącej sytuacji w polskim rolnictwie, a także założenie trzeciej konferencji Nauka, Biznes, Rolnictwo. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy dr Zenon Pokojski oraz dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych profesor dr habilitowany Janusz Igras. Prelegenci przedstawili działalność Centrum Kompetencji Puławy, który stanowi konsorcjum uczelni i instytutów, ale również bezpośrednich odbiorców produktów. Fundamentalnym celem Centrum Kompetencji jest stworzenie platformy wymiany informacji, współpracy oraz transferu wiedzy dla przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych, instytucji nauki, a także szeroko rozumianego biznesu. Stałym już od 3 lat elementem działalności konsorcjum są cyklicznie organizowane konferencje pod hasłem Nauka, Biznes, Rolnictwo. W trakcie spotkania wiceprezes Grupy Azoty Puławy przedstawił plany inwestycyjne, m.in. wstępne założenia projektu budowy linii do produkcji tiosiarczanoamonu, składnika nawozów azotowych. Instalacja produkcyjna zostanie zrealizowana na terenach należących do Grupy Lotos, natomiast część magazynowa na terenach gdańskich zakładów nawozów fosforowych Fosfory. Uruchomienie instalacji przewidywane jest już w 2016 roku. Według szacunków zdolności produkcyjne Puław w zakresie wytwarzania tiosiarczanu amonu wyniosłyby w pierwszym roku działalności około 80 tysięcy ton rocznie, a docelowo wzrosłyby do 100 tysięcy ton. Ponadto została podkreślona rola kontynuacji inwestycji do produkcji pól granu i stokażu amoniaku. Wiceprezes Zenon Pokojski poinformował również dziennikarzy o planach Grupy Azoty Puławy w zakresie rozwoju działalności w Senegalu. Zapowiedział, że spółka przygotuje się do złożenia oferty Ministerstwu Rolnictwa Senegalu na dokonanie kompleksowego audytu agrarnego, w tym gospodarki wodnej, stanu gleb kraju, podjęcia działań edukacyjnych i badań. W rozmowie podkreślono również działania podejmowane przez zakłady w celu redukcji emisji zanieczyszczeń i działań proekologicznych.